Kiedy myślimy o sercu, pewnie mamy skojarzenia nie tylko medyczne, że czasami nas boli to serce, ale mamy skojarzenia związane z miłością, z dobrem, bardzo pozytywne. I dzisiaj właśnie obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji na uroczystość odmówimy też chwała na wysokości Bogu, wyznanie naszej wiary, więc wielkie święto dzisiaj w Kościele. Cieszymy się właśnie miłością Pana Boga, którą ma do nas. Bóg tak umiłował świat, że zesłał swego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. My nie zginiemy, dlatego że Jezus zginął, że Jezus oddał swoje życie za nas. Dzięki tej miłości my możemy żyć. Więc dzisiaj w tej Eucharystii tego dnia chcemy uwielbiać Boga za Jego serce. Chcemy być blisko tego serca, przy którym możemy być, do którego nas zaprasza. Dzisiaj również przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o uświęcenie kapłanów, aby ich serca były na wzór serca Jezusowego. Tak jest z woli i ustanowienia Jana Pawła II od 1995 roku. Więc ogarnijmy też kapłanów naszą modlitwą, każdy z nas na tego, kto go chrzcił, udzielał sakramentów, czy komunii, czy bierzmowania, ale i spowiadał, i posługiwał nieraz. Więc za nich dzisiaj się módlmy, też za tych, którzy nam teraz obecnie posługują. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Tydzień temu byliśmy na wycieczce z młodzieżą z naszej parafii, na pielgrzymce też do Sandomierza. Zwiedzając Sandomierz, byliśmy też w muzeum, na zamku. Były tam takie płaskorzeźby różnych wybitnych osób związanych właśnie z Sandomierzem. I tak szliśmy sobie z dzieciakami i naprzód widzieliśmy Witold Gombrowicz. Zmarły w 1969 roku. I co nam się nasuwa, kiedy słyszymy to nazwisko? Pierwsze skojarzenie. No pewnie, zapewne mamy związane je z tym, że był pisarzem, albo Stanisław Młodożeniec, urodzony w 1895 roku, może też właśnie poeta, który pisał po latach w wierszu Sandomierska strona, zawołał: to co ziemia, to ci ludzie. Albo Jarosław Iwaszkiewicz, też pewnie nam znany, może mniej znany, Wincenty Burek. I mamy pewne skojarzenia właśnie z tymi postaciami. Byliśmy dwa tygodnie temu w Gnieźnie, widzieliśmy też podziemia, katedry. Był to na przykład Ignacy Krasicki. Zmarł w 1801 roku, z czym nam się kojarzy. Pewnie mniej z tym, że był prymasem Polski, może bardziej z tym, czym się zajmował w swoim życiu, takim, jeżeli chodzi o jego twórczość. Więc zobaczmy, że mamy pewne skojarzenia. Jest Bach,
Wiem, że to jest muzyk czy kompozytor. Będziemy mieli Newtona. Wiemy, z czym nam się kojarzy, czy Einsteina. I dzisiaj rano słuchałem takiego fajnego komentarza, gdzie jeden z księży mówi i pyta, z czym nam się kojarzy właśnie słowo Bóg. Jakie ty masz skojarzenie dzisiaj? Jak słyszysz Bóg, jaka pierwsza rzecz ci przychodzi do głowy? No właśnie, Matejko, wiesz, co ci się kojarzy. Natomiast kiedy słyszysz Bóg? I pewnie mamy różne skojarzenia, jak słyszymy o Panu Bogu, natomiast, czy najlepsze, powinno nam się kojarzyć od razu miłość. Dzisiaj święty Jan pisze bardzo wyraźnie o tym, że Bóg jest miłością. W drugim czytaniu z pierwszego listu świętego Jana, 4 rozdział, Bóg jest miłością. Kiedy pytano świętego Jana, który był blisko Jezusa, spoczywał na jego piersi, co mamy robić, on mówił, aby się miłować, miłujcie się bracia, bo Bóg jest miłością. I to, że jest miłością, oznacza się w tym, że Bóg nas wybrał. To znaczy znalazł nas po to, aby tę miłość nam ofiarować. Dzisiaj w Księdze Powtórzonego Prawa słyszymy o tym wybraniu właśnie, że naród wybrany i my też, to jest początek Księgi Powtórzonego Prawa, 7 rozdział, został wybrany nie dlatego, że miał jakieś zasługi, że był może potężnym, wielkim, wspaniałym i warto było go wybrać. Bóg mówi w tym czytaniu, nie dlatego, że liczebnie przewyższaliście wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym narodem. Ale Bóg was wybrał, bo was umiłował. Sam Bóg was umiłował. Czy my mamy tę świadomość, że to, że jesteśmy dzisiaj w Kościele, że mamy chrzest święty, że mamy komunię świętą pierwszą, że możemy się spowiadać, że możemy być dzisiaj rano, to jest to, że Bóg nas wybrał? Niektórzy się wstydzą tego, że są chrześcijanami, trzeba robić akcję, nie wstydzę się Jezusa. I była parę lat temu taka akcja, że nawet sportowcy mówili, że nie wstydzę się Jezusa. Bóg się nas nie wstydzi. To nie dlatego, że jesteśmy najmniejsi, najlepsi na świecie jesteśmy tutaj. Dlatego, że Bóg nas ukochał. Poczujmy dzisiaj, że to, że jesteśmy tutaj, że jesteśmy przy Bogu, to dlatego, że Bóg nas kocha. Bóg jest miłością. W Starym Testamencie to, co słyszymy dzisiaj, to są pierwsze księgi Starego Testamentu. Słyszymy o tej miłości. I była mowa o tym, że Bóg jest wierny do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują. Już wtedy słyszeliśmy o wierności Pana Boga i zachęcie do tego, by przy tej miłości trwać. Ta miłość Boga jest konkretna. Słyszeliśmy dzisiaj, że to Bóg wyprowadzi mocną ręką z Egiptu. Wybawił was z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. To jest właśnie znak miłości Pana Boga, bardzo konkretnej. A potem Jezus wyprowadza nas z niewoli grzechu, wtedy, kiedy staje się ofiarą za grzechy. Święty Jan pisze, nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. On nas umiłował sam i posłał Jezusa. I zobaczmy, że my jesteśmy zaproszeni, aby przy tej miłości trwać. Jezus dzisiaj mówi w Ewangelii, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Przyjdźcie do miłości. To sama miłość, ten Bóg potężny zaprasza nas do tego, żeby przyjść do Niego. I to słowo, które dzisiaj jest u świętego Jana w drugim czytaniu, słyszymy je w liście. Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Po grecku trwać, menei, to oznacza takie bardzo bliskie przebywanie. Nie to, że gdzieś tam na odległość się znamy. To nawet mieszkanie. Takie bliskie, tak jakby ze sobą. Mieszkać w kimś, mieszkać z kimś. Być blisko. Do takiej bliskości nas Bóg zaprasza. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Może się pytasz, jak blisko mogę podejść Jezusa? Jak blisko mogę podejść Boga? Bóg mówi, tak blisko, aż tak blisko, żeby było to menei, trwanie, bliskie przebywanie, a nawet mieszkanie.
I Bóg bardzo tego pragnie, byśmy tak blisko byli tej miłości. Zobaczmy, to święto o sercu Jezusowym jest przypomnieniem tego właśnie, że jesteśmy zaproszeni do tej miłości, która jest darmowa, jest wspaniała do każdego z nas. Żebyśmy kojarzyli, myśląc o Bogu, to jedno słowo, przede wszystkim miłość. Miłość, która nas wybiera. Jan Paweł II bardzo często mówił o tej miłości. Mówił o sercu Pana Jezusa. To serce tętni całą niewyczerpaną miłością, która odwiecznie jest w Bogu. Tą miłością jest ku nam wciąż otwarte. Jest zawsze otwarte. Włócznią setnika na krzyżu. Serce Pana Jezusa. To takie, to nam się kojarzy zawsze z uczuciami, właśnie z tym dobrem, z miłością. Ono takie jest, serce Pana Jezusa. Kiedy Jezus objawił się świętej Małgorzacie Marii Alacoque, która urodziła się w 1647 roku w Burgundzie, i przekazał jej kult swojego serca podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, miała takie objawienie Pana Jezusa. Jezus przytulił ją do swojej piersi, a następnie rzekł, tak jak święty Jan, który spoczywał na piersi Jezusa: Moje Boże serce płonie tak silną miłością ku ludziom, a ku Tobie w szczególności, że nie mogąc już dłużej utrzymać w sobie tych gorejących płomieni miłosierdzia, pragnę, aby rozprzestrzeniły się one za Twoim pośrednictwem i pragnę ukazać się ludziom, by wzbogacić ich swoimi skarbami, które przed Tobą odkryję, a które zawierają uświęcające i zbawcze łaski konieczne do ocalenia ich przed otchłanią potępienia. Następnie wziął jej serce i włożył do swojego serca. Bardzo ciekawa wizja. Jezus w 1673 roku mówi o tym, że jak widzimy na tym ornacie też serce Pana Jezusa, serce, które jest, ma cierniową koronę, bo jest zranione naszymi grzechami, też brakiem miłości. Jezus mówi, że tak mnie palą płomienie miłosierdzia, że musiałem zejść, aby podzielić się tą miłością. I ten obraz wziętego serca od Małgorzaty Marii Alacoque, włożenia do swojego serca. To jest właśnie przebywanie, to, o którym mówi dzisiaj święty Jan Menei. Kto trwa, kto przebywa, kto mieszka w sercu Jezusa. Jak wielka bliskość jest. Zobaczcie, że kiedy przyjmujemy Eucharystię, Jezus przychodzi do naszego serca. I to jest tak jakby pragnienie, które On ma wobec nas. Też dzisiaj to święto przypomina nam o uroczystości i czerwcu, gdzie czcimy to serce. Niektórzy może gdzieś mają takie myśli, no pójdę na nabożeństwo czerwcowe, to tylko litania. To jest nabożeństwo, które Jezus bardzo chciał, żeby czcić Jego serce. O gdybym mogła opowiedzieć wszystko, co wiem na temat tego drugiego nabożeństwa, mówiła Małgorzata Maria Alacoque, która poznała to nabożeństwo, to serce. I gdybym mogła odsłonić przed całym światem skarby łask, które Jezus Chrystus nosi w swym sercu godnym czci, z jaką hojnością pragnie ich udzielić tym wszystkim, którzy je będą praktykować. O gdybym mogła powiedzieć, ona wiedziała, jak wielkie są te tajemnice. Pierwsze piątki miesiąca, 12 obietnic, daj mi wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych. I inne obietnice, jest ich 12. Warto pomyśleć dzisiaj właśnie, że to serce Pana Jezusa, które jest gorejące miłością, bo Bóg jest miłością. Pierwsze skojarzenie, aby to było w nas. Bóg, miłość. Serce Jezusa zaprasza, by moje serce było w Jego sercu. Bliskość przebywania z Bogiem to właśnie do czego nas zaprasza. Łaska tego, że jesteśmy wybrani.
by menei trwać blisko Boga. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Moje Boże, serce płynie tak silną miłością ku ludziom, a ku Tobie w sposób szczególny, że nie mogąc utrzymać gorejących płomieni miłosierdzia, pragnę, abyś rozprzestrzeniło dalej. Przyjęliśmy serce do serca naszego Jezusa w Komunii Świętej, w Eucharystii. Jest tak blisko nas, On pragnie tej bliskości z nami. Pamiętajmy dziś o tej świętej obecności w naszym sercu Boga, Jego zamieszkaniu w naszym życiu i o tym, że Bóg jest miłością. Dzisiaj nie ma postu, dlatego że cieszymy się i świętujemy w tę uroczystość, tę wielką tajemnicę o Bogu, który jest miłością. Dobrego dnia wszystkim życzymy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Twemu sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o Jezu, Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi. Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu sercu, o mój Jezu. Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu sercu, o mój Jezu.